Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Moi drodzy, zaczynamy! Rozpakowujemy burlaka i robimy kolejny test na czas. Będziemy jechać prawdopodobnie przez jakieś wodne tereny. Burlak akurat nie jest jakimś świetnym samochodem do tego, żeby robić czasówki, no bo jest powolny. Ale mimo to chcę mu dać szansę, bo jest za to zajebistym pływakiem, co zresztą widać. Wypakowałem z niego wszystko, zostawiłem tylko mały bagażnik na dachu na dodatkowe paliwo, ale myślę, że 280 litrów wystarczy nam do tego, żeby tu zawalczyć. A będziemy musieli sporo punktów kontrolnych pozwiedzać. No i jak nam to pójdzie? Zaraz się okaże. Więc najpierw sobie wszystko rozplanujemy. Mamy na to tylko? Dobrze patrzę? 6 minut, tak. Do 6 minut musimy wszystko objechać, a objechać trzeba spora. Zadanie nazywa się płynąć i tonąć. I od którego punktu by zacząć? No chyba najlepiej od najbliższego, który dla burlaka będzie najgorszy, bo już tutaj widzę, że są jakieś grube kamienie. Więc zaznaczę sobie, że podjazd zrobimy z tej strony, więc będzie trzeba się burlakiem odwrócić. Potem pojedziemy do tego punktu. Ale zobaczcie, jaka lipa jest. Najlepiej byłoby po przekątnej tutaj przejechać. Nie wiem, czy burlak da sobie z tym radę. No i mamy dość mało czasu. W błocie będziemy na pewno długo siedzieć. I tu mamy jeszcze między drzewami. Kurczę, no ciężki orzech. Nie wiem, czy to nie będzie najtrudniejsze wyzwanie czasowe do tej pory. Jedźmy. Jedźmy. W trakcie się dowiemy, co trzeba robić i tyle. Nie ma się co przejmować. Trzeba walczyć. Tylko myślę właśnie, czy dobrze zrobiłem, że dałem tutaj tą skrzynię wysokozakresową, bo oczywiście jak będziemy jechać sobie po takim mniej wymagającym terenie, no to będzie fajnie, ale jeśli zaczniemy wjeżdżać w jakieś hardkorowe błoto, no to te niskie mogą być za wolne biegi. Mam na myśli tutaj może nie tyle błoto, co wodę. No bo tu będziemy musieli się też taplać w tej wodzie. Okej. Cofamy, gotowi? Ja jestem gotowy. No to let's go. 6 minut. Gotowi, gotowi. Z tego biegu ruszamy. Go. Dobra, więc mamy wysokie zakresy. Trochę będzie szybciej niż standardowym burlakiem, ale jest to pojazd wywrotny, więc też trzeba mieć to na uwadze. Jeśli będzie dużo bagna, to spoko. Powinien sobie poradzić, ale pierwszy punkt... O, fuck. O, shit, patrzcie, pierwsze metry. Tak myślę teraz, że całkiem nieźle zrobiłem, że przyjechałem tu na dwa pojazdy. Tatra jest pojazdem holowniczym akurat, co jak widać dobrze się składa, nie? Będziemy musieli zjeżdżać tutaj z tej góry raczej... O, tu jest taki... A, widzicie, taka niewidoczna wyrwa. Okej, zobaczymy. Dobra, podłączamy. Powinien burlaka bez problemu podnieść. Zahaczmy gdzieś tutaj. Dawaj, Tatra. Patrzę, go całego bierze na górę. To ma moc. Dobra, to jedziemy już pod górę, bo i tak go trzeba tam przetransportować, nie? Ej, on jedzie tak, jakby ten burlak ważył z 5 kilo. On chyba tak nawet waży, wiesz? Tak realnie, nie? To jest SnowRunner, no. On powinien ważyć więcej niż ta ciężarówka, mam takie wrażenie. Śmieszna jest ta gra. Czasami, nie? Okej. No to jeszcze raz. Próbujemy może trochę wolniej z tego zbocza. Może nie tyle wolniej, co ostrożniej. O. Będziemy się patrzeć. Może jakoś tak. Tu jest ta wyrwa taka dziwna. Jakby ktoś przejechał czymś, jakimś pazurem, nie? Wielkim. Jakiś smok czy coś. Okej. Dobra.
Przejechaliśmy teraz bez problemu. No ale po tych kamieniach to myślę, że będzie tragedia do tego pojazdu. Tam przyda nam się blokada dyferencjałów, dlatego że jak będziemy mieli jedną stronę pojazdu w powietrzu, nie? O nie! Stań na koła! Stawaj! Cholera! Wiesz co? Jadę Tatrą. Tu też mamy snorkel chyba gdzieś na dachu, nie? Mamy zajebiste zawieszenie, tutaj kamienie są. Nie mamy najlepszych opon do błota akurat. Ale to jest Tatra. Nie sobie poradzić jakoś. Cholera, ten burlak. Patrz jak on pokonuje to. To nierówności, tak jakby tu nic nie było. Zobaczymy. No po kamieniach poradzi sobie zjawiskowo. Już nieraz to doświadczyłem w tej Tatrze. Tu nie było żadnych problemów. Zero kompromisów, cyk. Proszę bardzo. Mamy jakieś tam dodatkowe rzeczy na dachu, więc możemy uzupełnić paliwo lub coś szybko sobie naprawić. O, zobacz jak tutaj podjechał, nie? Na pałę. No ja tu źle to podjechałem, tak? Mogłem inaczej, ale nie widziałem, że ten uskok jest taki duży. A ta burlak ma strasznie twarde zawieszenie. On praktycznie nie ma zawieszenia żadnego. Ma koła przyczepione jedno do drugiego, jak w jakichś klockach Lego. Wiesz, i tak sobie śmiga chłop, nie? No, jego zawieszenie, jego amortyzacja to jest przecież wielka opona. I myślałem, że ta mi się tu przyda. I teraz tak naprawdę by mi się przydała ta wielka opona. Bo właściwie co, Tatra jest dobra tylko i wyłącznie na kamieniach jakichś tam, nie? Nie no, dobra, Tatra jest dobra wszędzie, ale chodzi mi o to, że gorzej sobie by poradziła teraz na tej wodzie niż burlak, wydaje mi się. Mamy do 6 minut to wszystko opitolić. Jedziemy na następny checkpoint. Zobaczymy jak to pójdzie. Wyzwania na tej mirze są wymagające faktycznie. Nie jakieś tam turbo trudne, ale trzeba się do nich przyłożyć, to fakt. Ja bym w ogóle nie wjeżdżał w tą wodę, tylko po prostu jechał sobie tutaj po obrzeżach. Podejrzewam, że za dużo nam to czasu zajmie, jeśli będziemy się tutaj grzebać, a pojedziemy sobie tam dookoła tego jeziora i po prostu wszystkie punkty zaliczymy tak. Mamy na razie 2 minuty, więc nie jest różowo. Mamy jeszcze 3 punkty, nie? Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tam na górę wrócić, bo zabraknie tego czasu. Znowu, Tatra nie jest szybką ciężarówką. Myślę, że tu by dobrze podziałały te wysokie zakresy, co? Wysokozakresowa skrzynia. Z drugiej strony nie mamy tutaj stałej blokady dyferencjału. Dobrze jest jak jest. Powinniśmy sobie poradzić. Już pół czasu nam minęło. Tu jest na blisko ten punkt. Głupio byłoby go nie zaliczyć, nie? Ale to chyba tak specjalnie jest zrobione, wydaje mi się. Kuziwa. O nie, o nie, o nie. Tutaj jest jakiś błotokusiciel, żeby przejechać na przełaj. Tu mamy drzewa i zaatakujemy je chyba z tej strony. O, wysokie przełożenia. Dobra, mamy 3.14. Jedziemy następny checkpoint, przedostatni. Kurde, ej, Tatra na te nierówności jest zajebista. Wow. Szok. Nie wiem, co to ma za zawieszenie, ale wszystko wybiera. To jest chyba najlepsza ciężarówka pod tym względem. Zahacz, ekstra. Ekstra. Teraz ostatni checkpoint. No te checkpointy były blisko siebie, więc gitarka, ale tu mamy nie gitarkę. Oczywiście zahaczyło mi nie to drzewo, co chciałem. O. Jedziemy na wyciągarkę, nie ma się nawet co patyczkować. Zostały 2 minuty do celu niecałe. Dawaj, 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 Tatra. No i łyk wody. Możemy się chyba powoli relaksować tutaj, dojeżdżając do ostatniego punktu.
To był chyba najlepszy przejazd, nie? Tak dookoła. Nie wiem, czy ktoś by się pokusił, żeby wjechać tutaj do wody. Próbować to przez wodę przejeżdżać. O. Dobra, mamy jeszcze minutę. Tak. Woda to nie jest dobry pomysł. O, złapało wyciągarkę. Chyba mam tutaj długą linę wrzuconą do tatruchy, więc mamy niecałą minutę. Dawaj Tatra, dawaj Tatra. O, shit. Faktycznie to było, to jest straszne. Za tył. Znaczy nie, 25 po, 30 po piątej minucie. Dobra, mamy to. Wybornie, udowodniłeś, że jesteś kierowcą najwyższej klasy, oto twoja nagroda. Proszę bardzo, zrobione. Kurde, no widzisz, nie przewidziałem tego, że Tatra jednak będzie tym pojazdem docelowym, który zrobi to wyzwanie. Burlak by się tu nadawał, gdyby nie te kamienie, które go tam zabijały. I te takie nierówności, nie? On jest straszny pod tym względem. Ale to jest dobry pojazd, tylko trzeba strasznie na nim, w nim uważać. Tu mamy kolejne zadanie. Rock and Rolling. No i to jest dość ciekawa rzecz. Mamy te wszystkie punkty do przejechania. I tu każdy rozsądny brałby Tatarina. A ja wziąłem Neo Falcona. No i nie mamy żadnych punktów, żeby się tu ewentualnie podnieść. A na tych skałach będzie się chyba trzeba często podnosić. Coś tak czuję. I tak myślę, że tutaj warto zrobić ciekawy myk, zaliczyć ten pierwszy punkt, ale potem wrócić do czwartego, pojechać do piątego, trzeci i drugi na samym końcu zrobić. Można też by pojechać tu na samą górę, od razu do drugiego i tu się przeturlać do trzeciego. No to chyba nawet jeszcze lepsze rozwiązanie, tak myślę. Chodzi mi o to, żeby kończyć tutaj na górce, a nie żeby kończyć gdzieś tutaj. Bo to będzie najgorszy chyba podjazd. Tam się wrąbać, nie? No i Neo Falcon. No, to będzie naprawdę ciekawe wyzwanie, wydaje mi się. Dobra, ruszamy, nie ma się co zastanawiać. Zobaczymy, jak to będzie szło. Lub nie szło. Neo Falcon. 5.30. Okej, to nie będzie takie proste, ale... Próbujemy. Ten pojazd jest przeciętny. On nawet nie jest jakiś tam lepszy ze zwiadowców. Moglibyśmy tu Jara wziąć chociażby, to by myślę, że poradził sobie lepiej. A wziąłem coś takiego dziwnego. O kuźwa, serio? Automat to ma szybki, trzeba przyznać. Ale tu raczej nie chcemy jakoś mega szybko jechać. Co o tym sądzisz? Jechać tam, czy zawracamy? Zawracamy. Zawracamy. Taki miał być plan i tak realizujemy. O kurde. O, boli to trochę, nie? Coś mi się wydaje, że to nie będzie dobra, aż tak dobra decyzja. Ale no, taki miałem plan. Tak sobie to rozplanowałem, więc tak realizuję. Chcę tam na górze skończyć. Więc tak robimy. Okej, kiedy tam uderzymy? Za tymi skałami jakoś. O, gdzieś tutaj. Szybkie to dosyć jest. Neo Falcon. Falcon Millennium. Okej. A, widzisz, tutaj kamienie takie rozkładane są wszędzie. Dobra. Mostkiem, nie? Czy nie? Tam też przejedzie. Ole, drop. O kurde. O, ale wyjechał zajebiście. Dobra, to jednak mostkiem. Kurde, dwie minuty. Nie kładź się, nie kładź się, super. Okej, automat. Automat jest szybki, nie? Z jakiegoś buta dostaje ten samochód.
i... Dawaj, dawaj, dawaj. Ekstra. Okej, okay. Jest trochę na takim urwisku. Można łatwo zaliczyć, wiecie co, nie? Nie będę mówił na głos, bo... minuty. Dwa najgorsze checkpointy, wydaje mi się. Chociaż ten tutaj też był ciekawy, nie? Okay, i teraz jedziemy na tą pierwszą półkę skalną. Atakujemy tu. O kurde, co te dechy się rozwalają? O nie. A tu gdzieś będziemy? Nie pasuje mi. Nie pasuje mi tam. Nie wiem, co mnie tam czeka. Jadę tu dookoła. Nie pamiętam, jak robiłem tam zwiad. Jak to tam... Niedobrze. Niedobrze. Teraz chciałbym tak... Wezmę sobie tryb aparatu i zobaczę... A, nie mogę wyżej podlecieć, cholera. A nie, trochę mogę. Aha, dobra, tak się może. Weźmy, wyłączmy sobie rozmycie. Czy ten wjazd tam jest taki... Nie jest najgorszy. Ale te kamienie są zabójcze tutaj, co? Jechałby tu chyba, co? Straszne te kamienie są. Ale plan był dobry, z tym, że myślę, że do tego zadania Tatarin, co? Bam! Zaliczyłem tutaj srogiego boka, ale stałem z powrotem na nogi. Nawet szybciej dzięki temu zjechałem, także nie ma źle. Jechałem tak na pałę tutaj? Chciałem sprawdzić, czy sobie z tym poradzi. Ale poradzi i zobaczcie, tutaj... No, mogłem się odwrócić źle, ale miałem jeszcze trochę pędu. I ponieważ on jest szerszy na dole niż na górze, to dał radę się jakby postawić z powrotem, nie? Gdyby to samo robił burlak na przykład, no to nie dałoby rady, żeby on się podczas tego turlania zatrzymał na kołach, on by się turlał dalej, nie? Tutaj jednak fajnie to poszło. No i zobaczymy, jak teraz tutaj sobie ogarnie. Raczej nie powinniśmy się niczym przejmować, powinien sobie poradzić. Mimo wszystko trzeba uważać na te takie odstające kamienie i inne takie dziadostwa. Coś mnie tu przyhaczyło. Cyk. No i teraz jedziemy w to miejsce, gdzie się zatrzymałem wcześniej. No zobaczcie, tutaj nawet Tatarin ma problemy, nie? No, nie jest mu tak lekko. Nie ma tu nigdzie błota. Wziąłem sobie te... One są najlepsze z tego dodatku, oponki do Tatarina. Tam nie miał dużego wyboru opon chyba wcześniej przed tym dodatkiem, nie? Te mają najlepszy opór na błocie z tego dodatku. Ale na kamieniach to raczej to samo, co te standardowe, nie? Dobra. O kurde. Tutaj się zahaczyła, to dziwne. I teraz zrobimy fajny myk, bo nie wjedziemy tam przodem. Teoretycznie moglibyśmy, bo promień skrętu tutaj w tym samochodzie jest no, niewielki, ale jedziemy tam tyłem. O! Teraz pojedziemy do przodu. O, zgasł. Popatrz, popatrz. No i zobaczymy, jak sobie tu poradzi. Powiem szczerze, niewiele jest pojazdów, które są tak stabilne na kamieniach, co? Zwłaszcza zwiadowczych. O kurde, popatrz. Nawet ten się tu jąka, nie?
Coś z większym... Ale go znosi. Coś z większym prześwitem byłoby tu chyba lepsze. Mi się coś wydaje. Tu nawet jakaś taka niby droga jest albo coś. Nie, bo on tu haczy strasznie tym podwoziem. Ej, no kurde chłopak! Ciśnij tam! No my nie mamy czasu. Dawaj chłopak. Okej. Okay. Nie wiem czy zdążę, nie pamiętam jaki tam czas miał być. 6 minut? 6 minut chyba, nie? Czy tatarin tu polegnie? Tutaj to ogrodzenie głupie jakieś, czy co to tutaj jest pod spodem? To nie daje rady, nie? Ja pierniczę, co jest? Panie tatarinie, już srebro mam. Już musimy czym innym tu pojechać. Chyba lepiej jest jechać od tego punktu od razu do drugiego i z drugiego zjechać tutaj po tych kamieniach na dół i jechać do trzeciego, nie? Tak chyba jest optymalniej, potem sobie te punkty wszystkie pozaliczać. A ja chciałem ten drugi na samym końcu, ale przez to jestem zmuszony podjeżdżać pod to, co tam jest. A tam powinniśmy robić tak zwany drop, nie? O, tutaj jest najlepiej podjeżdżać sobie, co? Tutaj mamy nawet jakąś taką drogę. Leśną, fajną. Nie wiem, czy dobrze gdzieś wjechałem. No jeszcze zdążę chyba jakoś tak wyjechać. Chyba tak, chyba tu jest wjazd. Dawaj, dawaj. Okej. Tutaj mam, a mogłem go zaatakować od dołu. Nie wiem czy tu złapię, złapię, będzie dobrze. Kusi, żeby zjechać tam przodem na dół, nie? Wiem, że twórcy o tym też pomyśleli. Myśmy tak właśnie zrobili. O, było blisko. Ale się udało, okej. Okay. A ty co, zgasł? To świetnie. No i teraz tutaj są takie większe kamienie, trzeba na nie uważać. Na pewno nie lekceważyć. Starać się mieć je raczej pod kołami niż pod środkiem samochodu. O, to jest chyba najlepsza droga. Chciałem tak spróbować przejechać, żeby ten drugi punkt był tym ostatecznym, ale to chyba nie miało sensu, co? Tak to mamy ten... Chociaż w sumie to nie były najgorsze punkty. Teraz ten zjazd do punktu czwartego też będzie taki trudny, nie? Bo tam się fajnie wjeżdżało, ale tam jest... Tam rzuca cię na wszystkie strony, nie? Naprawdę można też wtopić, więc... Mamy sporo czasu, tam było chyba ile? 5:30, tak? Więc... Możemy sobie wyjechać, kontrolując wszystko, co się dzieje. Uważnie, po prostu. No, nie, innymi pojazdami też byśmy to zrobili, ale... Tatarin ma dużo kół, dużo przyczepności. Jest lekki! Stosunkowo. Nie no, w sumie jest trochę ciężki. Próbowałem go kiedyś tam szarpnąć, czy... A, wiecie czym? Próbowałem go widlakiem podnieść. Nie dało się. Widlaka podniosło do góry. Na północnej Karolinie chciałem władować sobie tatarina na ciężarówkę. Jako pojazdem zwiadowczym pojechać właśnie na zwiad. Ale nie dałem rady go wpakować i finalnie wybrałem inne pojazdy. Wyciągarka. Przewidzieli, że będziemy tak atakować. Cholera. Cofaj, 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 cofaj. No kamieni to ty chłopie nie lubisz.
Oj nie. Minuta. Dobra, za tył szybko. Gdzie ten punkt? Tu. I gaz. Okej. 30 sekund. Dobra. Jest. Jest złoto. Jest złoto. Ha, ha! Tak, doskonale. Oto twoja zasłużona nagroda. 350, no powiem ci, że to zadanie było bardzo trudne. Czy to Tatarinem, czy każdym innym pojazdem, nie tylko zwiadowczym, też byśmy mieli problemy. Tatarin strasznie nie lubi kamieni. Oj nie, wody nie lubi i kamieni, nie? Gdzieś tam zanurzyć się w tej wodzie możemy, ale nie jakoś dużo. I no, nie jest to pojazd idealny, prawda? Cyk. A i tak wydaje mi się, że te koła były tutaj lepsze, bo one mają większy offset i pojazd jest stabilniejszy. Te koła standardowe są trochę wężej w tym pojeździe. No i one chyba nie zapewniają takiej stabilności jak te, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak to wizualnie wygląda, a jak jest w SnowRunner, można się tylko domyślać. Okej. Zrobiliśmy sobie to i zostało nam ostatnie zadanie, słuchajcie, na timerze. To będzie... Prawdopodobnie jeszcze zobaczymy, nie? Wszystko sprawdzimy, czy na pewno. To będzie tutaj i już mam Paystara tu podprowadzonego. To również jest wyzwanie na czas. I naszym zadaniem jest dostarczyć baryłki. Ale kurde... Aha, dobra. To nie Paystarem. Tu mam inny pojazd, bo muszę stąd zabrać dopiero. A tu mam coś innego przygotowanego. Okej, myślałem, że stamtąd to ma być. Będziemy mieli Worona. O nie, nie mam tych najlepszych opon w nim. Opon, kurde, jak daleko. No ma strasznie dużo opcji tych opon. Więc tu mamy te MHS-2. Te są najlepsze. Te mają 2,6 tarcie na błocie, więc bardzo dużo, nawet jak w ogóle na jakiekolwiek opony. Powinno być dobrze. Teraz jak dojeżdżałem sobie do tego miejsca, to naprawdę Woron... jak rakieta, chłopak. Tylko trzeba tu uważać przy zjeździe. Zaraz będziemy jechać z takiej ostrej góry. O, właściwie tu możemy już uderzyć. Tam kawałek wjedziemy sobie na drogę. Będzie trzeba odbić w prawo. Tak mniej więcej jak ten checkpoint jest. No i na pustaka to jechał... Jak się automat wrzuci, to on dostaje takiego powera jakiegoś. Że za chwilę zjedziemy sobie tam na lepszą drogę. Tam odbijemy, kurde, tylko mogłem sobie dalej checkpointy wyznaczyć. Tutaj mniej więcej wiem jak, no bo tutaj przed chwilą jechałem. Trzeba jechać szczytem tego zjazdu jakby. I podjeżdżało się fajnie, ale zjazd jest... Właśnie, tutaj trzeba uważać, żeby w lewą stronę nie pojechać. Może być kiepsko. O, właśnie, są takie wyboje. Ale właściwie już w tym momencie jesteśmy na dobrej drodze. No i tutaj sobie ładnie cyk jedziemy. W sumie mam checkpointy wyznaczone, więc jedziemy. Okej, z towarem jest trochę wolniejszy, ale i tak jest spoko. Ważne, że on jest stabilny. No i te opony naprawdę są świetne. Ostatnio robiłem ładunek Taigą. Miałem na sobie taką szeroką naczepę, tą nową, trzyosiową. I zmieniłem te... Jechałem sobie na jakichś innych oponkach. No i zmieniłem na te. Ciężarówka w miejscu, gdzie nie mogła na tych poprzednich. Na tych pojechała sobie bez większych problemów. No wiadomo, że trochę tam musiała się pokopać, ale nie tyle co na tych poprzednich oponach, więc różnica jest spora. Warto wziąć te oponki zamiast innych. Tych z dodatku zwłaszcza. O, tu się chyba kończą moje checkpointy. A, miałem skręcić tutaj, okej, pamiętam. Na tą taką fabrykę jakby. Nie pamiętam, tu chyba można było ciężarówkę naprawić. Nie? Bo już mam prawie po zawieszeniu, tak? Ciśniemy. No, zobaczmy.
No i właśnie, tutaj jest takie sromotne błoto i po to wziąłem, specjalnie pojechałem jeszcze raz do garażu, żeby móc wziąć te opony. I one właśnie tutaj mają się spisać. Jedziemy prawie tak dobrze jak Tatarinem po tym, a tu jest zajebiście trudno. Okej. I czy my tu mamy naprawę? Gdzieś któraś strefa chyba naprawiała. Tu jest paliwo, paliwa nie potrzebujemy. Tu to... O kurde. Najgorzej. Czekaj, może zahaczę lekko to naprawi. Jest. Jedziemy do przodu. Dobra. Mamy dwie palety baryłek. Teraz trzeba będzie tak sprawnie pojechać sobie. Tutaj, nie? W tym miejscu trzeba będzie zjechać z drogi. To już będę wiedział. Jedziemy. Jak tu miało być? Czekaj, tu jest droga? Przede mną? Nie, nie, dobra, tu musimy skręcić, okej. 8 minut, mamy niecałą połowę, więc jest dobrze, dobry jest czas. To zasługa ciężarówki i tych opon. Moglibyśmy sobie wziąć jeszcze standardowe, te, które nie są w dodatku, ale te standardowe mają 2,4 trakcji na błocie maksymalnie tam, które możemy sobie wybrać. Chyba tak. Chyba dobrze pamiętam. Każda ciężarówka ma też inny zestaw opon, które możemy zainstalować, nie? Ta ma raczej tak. No i te są właśnie najlepsze do tych spraw, więc... No zresztą sami widzieliście, jak przed tym magazynem sobie ładnie przejechała, przed tą fabryką, czy co to tam jest. Więc inne ciężarówki, którymi tam próbowałem zaatakować, zwłaszcza jak zaczynałem timer, no to było tak... Ciężko, ciężka sprawa. Okej, okay. Tu trzeba odrobinę kreatywności za moment, bo będziemy zjeżdżać ze szlaku utartego. No i nie wiem, co mnie tam czeka. Nie robiłem tam zwiadu akurat. Dobrze, panie Woron. Dobre są te worony, kurde. Moglibyśmy też to tajgą pojechać, ale mam wrażenie, że worony są szybsze. Tajga chyba... I wyżej zawieszone też. Rzadziej zahaczyłem się woronem niż tajgą, ale widok, kurde. Dobra, patrzymy przed siebie, bo... Właśnie, he? Niewiele brakowało. Są takie jakieś poryte te drogi. Czy te bezdroża? Okej. Co ty tak zrywnie tutaj ciśniesz? Powoli. A tu droga na dole, tak? Chyba tak. Na pewno? Wiesz co, no wygląda jak droga, więc... Lepiej tam zjedźmy, bo tu kurde niepewnie jest. O! Super! No i zajechaliśmy koło Paystara. Żarówka znowu zniszczyła zawieszenie, ale jesteśmy na miejscu i paliwo cyk, cyk. Dzięki tobie Tartak realizuje zamówienia, klienci będą zadowoleni, co oznacza, że ja nadal mam pracę. Dziękuję. Zrobiliśmy 6,26, można było poprawić ten wynik, bo tam w jednym miejscu się niepotrzebnie zatrzymywałem. Ale na ten moment, moi drodzy, timer ukończony. Mamy po robocie. Co wy na to? A zresztą zobaczmy. Timer 100%. 78 na 78 misji, pojazdy znalezione 1 na 1, odblokowano wieży 16 na 16 i modyfikacje 24 na 24. To jest, moi drodzy, koniec timeru. Wspaniała mapka, fajne doświadczenie, na pewno będę tęsknił. Zobaczymy się na hardkorze.
A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. To jest ostatni odcinek z Tajmiru. Nie przewiduję jakiegoś bonusowego, bo wszystko żeśmy sobie tu już zrobili. Także trzymajcie się, na razie. Cześć.